Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dobrej Mowy. Dzisiaj powiemy sobie o dwóch sposobach na dobrą ciętą ripostę. Zapraszam. Pewna brytyjska parlamentarzystka rzekła do Winstona Churchilla: „Gdybym była pańską żoną, wsypałabym panu truciznę do herbaty. Na co Churchill odparował błyskawicznie: „Gdybym był pani mężem, wypiłbym ją. Zrobiło się zabawnie. Czy jednak musiało tak być? Premier mógł wszak poczuć się urażony mógł się wręcz zamknąć w sobie, najlepiej w odosobnieniu i bez herbaty, tak na wszelki wypadek. Czemu tak się nie stało? Być może dlatego, że sir Winston był osobą, którą cechowała błyskotliwość konwersacyjna według wzoru błyskotliwość równa się inteligencja minus emocje. Te ostatnie bowiem na pewno nie przeszkodziły mu w odpowiedzi, zazwyczaj jednak nam przeszkadzają. Nie bez powodu funkcjonują w języku zwroty takie jak dotknąć do żywego, czy też poczuć się dotkniętym przeważnie właśnie słowem no bo przecież nie widelcem jesteśmy czuli na swoim punkcie balon naszego ego zadziwiająco łatwo przebić czy jednak nie mając talentów Churchilla i jemu podobnych gigantów jesteśmy bezbronni no nie tę umiejętność jak każdą można ćwiczyć pytanie jak boże nie trzeba szlacheckiego urodzenia ani tytułów by się bronić skutecznie to pokazuje riposta pewnego wieśniaka Król Ludwik XIV, kiedy objeżdżał swój kraj, ujrzał swojego sobowtóra wieśniaka właśnie i zapytał zdziwiony: Czy twoja matka, aby nie służyła kiedyś na królewskim dworze? Nie, wasza miłość ale mój ojciec służył swego czasu. Według mnie, pierwszym sposobem na trening dobrej ciętej riposty jest improwizacja teatralna a dokładnie ćwiczenie mięśnia zgody. Często, gdy dzieje się coś nieoczekiwanego, Stawiamy opór, mniej lub bardziej mentalny, zwłaszcza jeśli zostaniemy w jakiś sposób dotknięci czyimiś słowami. Nie godzimy się na to. Mówimy wtedy sami do siebie: Jak on mógł coś takiego powiedzieć? Chodzi o to, by zgodzić się na to, co do nas przychodzi i budować na tym naszą odpowiedź. Pomaga w tym proste ćwiczenie w parach. Może ono wyglądać następująco. Powiedzmy, że podchodzisz do kolegi, który jeszcze nie wie, z czym do niej przychodzisz, i mówisz. Ulrichu von Jungingen, ta bitwa jest chyba przegrana. Twój kolega akceptuje rolę i dodaje coś od siebie. Wierny żołnierzu, tak, poszukajmy innej miejscowości, gdzie Polacy spuszczą nam łomot jeszcze raz. Ty akceptujesz swoją funkcję, tak, bo właśnie zostałeś wiernym żołnierzem i też budujesz na tym coś od siebie. Świetnie! Oto mapa z listą lokalizacji w okolicach Grunwaldu, gdzie Polacy z pewnością spuszczą nam łomot niemiłosiernie. Całość zatem może wyglądać mniej więcej tak. Ulrich von Jungingen, ta bitwa jest chyba przegrana. Wierny żołnierzu, tak, poszukajmy innej miejscowości, gdzie Polacy spuszczą nam łomot jeszcze raz. Świetnie! Oto mapa z listą lokalizacji w okolicach Grunwaldu. Sęk w tym, by nie zastanawiać się za długo nad swoimi odpowiedziami. Wszystko powinno przebiegać płynnie. Należy po prostu działać szybko, poddać się swojej intuicji i czekać na to, co przyniesie owa intuicja. Klucz zabawy to wzajemna akceptacja zaskoczeń. Polega to na tym, by właśnie tworzyć na tym, z czym ktoś do nas przychodzi. Wzmocnisz w ten sposób swój mięsień zgody, da ci to większy luz i większy spokój w realnym życiu. Jest to również doskonałe narzędzie do ćwiczenia reakcji w trudnych sytuacjach podczas szkoleń i wykładów podczas w ogóle wszelakich wystąpień publicznych. Kolejnym sposobem na ćwiczenie dobrej riposty jest obserwacja, uważne słuchanie i podglądanie ripost innych osób oczywiście tych dobrych. Ripost. Nie tylko jednak o riposty chodzi. Same riposty cechują przede wszystkim szybkość, pomysłowość i element zaskoczenia. Ten ostatni jednak charakterystyczny jest nie tylko dla ripost, dlatego zachęcam zwłaszcza do tego, by przyglądać się, obserwować, czytać celne aforyzmy, przewrotne sformułowania ludzi, których cechuje po prostu jakiś taki rodzaj niezwykłej spostrzegawczości, dzięki któremu dostrzegamy w rzeczywistości elementy, które do tej pory były dla nas niewidoczne. Co mam na myśli? Spójrzmy chociażby na myśli Stanisława Jerzego Leca: Myśli nieuczesane. Bądź altruistą, szanuj egoizm innych. Albo taki inny przykład: sumienie miał czyste, nieużywane, albo jeszcze inny. Czy człowiek nieumiejący liczyć, który znajdzie czterolistną koniczynę, także ma prawo do szczęścia? Przewrotność tych sformułowań. Kryje w sobie jakąś taką spostrzegawczość, dodatkową wrażliwość, dzięki której dostrzegamy w rzeczywistości elementy, tak jak wspomniałem, do tej pory ukryte. Gdy zatem przytrafi się nam przytyk, zwłaszcza autorstwa osoby, którą lubimy nieco mniej, pamiętajmy dystans i zaskoczenie to pierwsze pomogą uformować ćwiczenia z improwizacji, to drugie obserwacja i analiza. Ciekawych, interesujących lipost, lecz także aforyzmów, jak na przykład tych Stanisława Jerzego Leca. Polecam także Szamforta i wielu, wielu innych. Tymczasem to już wszystko. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj ten podcast lub wpisz się do mojego newslettera na stronie www.przemyslawkutnej.pl łamane przez newsletter. Do usłyszenia!